witam, dołączajcie się. Nadal jestem w Grecji. Jak widzicie, mam taki zimowy fartuszek, bo już zrobiło się zimno. Woda jest gorąca. Dzisiaj jest bardzo ważne nasze spotkanie. Dzisiaj podsumowujemy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty krok. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Jeżeli tak, to zaczynamy. Zaczynamy. Widać, słychać, ktoś jest, dajcie znać, czy widać i czy słychać. Czekam. Dobra. Więc pokazuję piękne morze. Ja już za moment będę w pracy i wracam do Polski. Więc chciałabym, żeby tu podsumowaliśmy nasze ścieżki zdrowia, ponieważ to są trudne kroki i to są bardzo ważne kroki. Więc część osób dołączy się teraz. Pyta, jakie kroki? Gdzie jest pierwszy? Gdzie jest drugi? Więc dla tych, kto się dołącza i dla tych, kto się pogubił, poprawiamy, naprawiamy i powtarzamy. Pierwszy krok. Po przebudzeniu na ścieżkach zdrowia pijemy szklankę czy dwie gorącej wody. Drugi krok. Ćwiczymy w łóżku. Pamiętacie? Ćwiczymy w łóżku. Chociażby parę minut. Trzeci krok. Trzeci krok to stolec. Stolec rano. Czyli pierwszy, drugi i trzeci to jest po przebudzeniu. Gorąca woda, ćwiczenia, stolec. Czwarty krok. Uwaga, czwarty krok. Ciepłe śniadanie. Pamiętacie? Ciepłe śniadanie jest bardzo ważne. I piąty krok. Ćwiczenie limfatyczne rano. Ćwiczenie limfatyczne w pracy. Uderzenie piętami o podłogę i pociąganie zdziwaniem dla uwolnienia przypony i poprawienia przepływu energii wątroby. Robimy wszystko, żeby nasza żółć odpływała płynna. Robimy wszystko, żeby stolec był rano. Robimy wszystko, żeby jeść ciepłe śniadanie i budować zasoby energetyczne na cały dzień. I robimy wszystko, żeby jak już stanęliśmy na ścieżce zdrowia, żeby na nich być cały czas i nigdy z nich nie zboczyć i nie zbaczyć w kierunku choroby. Jestem z Wami Wiktoria Zwiczewska, lekarka i akupunkturzystka. Dla tych, kto chce więcej, kursy itcmkraków.pl, zakładka kursy, zakładka szkoły, zakładka dla pacjenta. I dziękuję bardzo. Jutro będziemy podsumowywać następne kroki, a jak utrwalimy te kroki, to dopiero wtedy będą nowe. I nowych mamy jeszcze około 15. Wszystkiego dobrego, jestem z Wami, do zobaczenia.